witamy Cię na tym miejscu. Potrzebujemy, Panie, Twojej obecności, Twojego namaszczenia. Działaj dzisiaj, Panie, poprzez nas i w nas. Daj słowo, Panie, które będzie tłustym pokarmem dla Kościoła dzisiaj. Ojcze, ja się modlę, abyś dzisiaj mówił do naszych serc, mówił do mojego serca. My potrzebujemy Twojego namaszczenia. Potrzebujemy, Panie, Twojej siły, Twojego słowa. Boże, Ty masz, Panie, wszystko to w swoim ręku. Dziękuję Ci, że Ty nie zostawiłeś Kościoła samego, że Ty przyszedłeś, Panie, że Ty stąpiłeś, że Ty przyszedłeś po to, aby wyposażyć Kościół, aby był Kościołem zwycięskim, aby był Kościołem, który reprezentuje Jezusa Chrystusa, aby był Kościołem, który buduje i poszerza Twoje Królestwo tu na ziemi. Ojcze, dzisiaj użyj każdego z nas, użyj mnie tutaj na tym miejscu. Panie, ja dzisiaj chcę otworzyć swoje usta, Boże, ale chcę wyznać, że ja nie mam sam z siebie nic do powiedzenia. Stąp, Panie, dzisiaj daj dzisiaj pokarm. Daj dostęp, Panie, do serca każdego z nas, aby to Słowo wykonywało pracę. Aby Słowo, Panie, wykonywało pracę w każdym z nas. Dzisiaj, Panie, chcemy się zanurzyć w Twoim Słowie, bo ono jest życiem. Ono jest życiem, Panie. Dzisiaj chcemy, Panie, w Twoim Słowie się zanurzyć i brać stamtąd to, co Ty masz dla nas przygotowane. Nie chcemy szukać ludzkiej mądrości, ale skoncentrować się na Twoim przekazie. Dlatego, że Ty jesteś cudownym Bogiem. Ty zostawiłeś, Panie, Ty zostawiłeś wytyczne, Ty zostawiłeś, Panie, kierunki, Ty zostawiłeś, Panie, wskazówki. Dzisiaj chcemy sięgnąć do Twojego Słowa, aby doznać posilenia i wzmocnienia, bo Twoje Słowo jest mądrością dla naszego życia, jest mądrością dla życia Kościoła, ale jest też posileniem dla naszych ciał. Ja Ci dziękuję, Panie, za to wszystko, co tu będzie się działo. Niech się dzieje, Panie, pod Twoją kontrolą. Aby każdy z nas, jak tu jesteśmy, ze mną włącznie, był zachęcony, posilony, umotywowany i wzmocniony. Chwała Tobie. Amen. Ja przede wszystkim Was chcę przywitać w imieniu Jezusa Chrystusa, powiedzieć, że cieszę się, że tu jesteśmy i zresztą nawiązać też do słów pastora, że w zasadzie nie zaczynamy jakiegokolwiek innego tematu, poza tym, że chcemy kontynuować to wszystko, co się działo przez ostatni tydzień. Kto z Was doznał pociechy, radości przez ostatnie spotkania, przez ostatnie modlitwy? Widzę, że wielu z Was, ja też muszę podnieść rękę, było ubłogosławionych tym czasem modlitw, tym czasem zwiastowania słowa, czasem uwielbienia. I tak naprawdę po prostu chodźmy dalej. To nie jest koniec, to nie była akcja jakaś eventowa, która zaczęła się i skończyła się na temacie, ale tak naprawdę doprowadziła nas w temacie oczywiście, bo ja jestem świadomy, że mówię do dojrzałego Kościoła, że doprowadziła nas do przypomnienia roli chrztu w Duchu Świętym. Każdy z nas został na nowo zmotywowany, aby jeżeli nie przeżyłeś chrztu, to żeby go przeżyć, a jeżeli przeżyłeś, żeby go odnowić, żeby go na nowo skosztować, żeby go na nowo pragnąć, bo tak naprawdę potrzebujemy się napełniać. Każdy z nas jest takim naczyniem, który potrzebuje się napełniać, dlatego że nasze życie cielesne, duchowe powoduje to, że ubywa. Nie jesteśmy naczyniem zamkniętym, ale mamy być naczyniem, przez które Boża obecność i Boża chwała przepływa. Ja jestem przekonany, że o taki Kościół się modlił Jezus, o takim Kościele myślał, kiedy odchodził z tego świata, kiedy do swoich uczniów mówił, że w czasie jednym z ostatnich wspólnych takich spotkań, przeczytajmy może Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział 4-5, ja w ogóle będę dzisiaj się dużo do słowa odwoływał, dlatego że to nie będzie takie głoszenie, ale bardziej studium słowa, dlatego że chcemy mówić o chrzcie Duchu Świętym, chcemy mówić o rzeczach, które wypływają, o darach Ducha Świętego i chcę się oprzeć na słowie, chcę się oprzeć na wersetach biblijnych, dlatego że one dają solidny fundament dla każdego z nas. Nie chcę tutaj iść w swoje jakieś tam głębokie jakieś przemyślenia, ale chcę, żebyśmy się skupili na słowie, więc bądźcie przygotowani, że dzisiaj będzie dużo wersetów, dlatego żebyśmy wiedzieli, że to, o czym mówimy i to, gdzie idziemy i to, co chcemy robić, wypływa z Bożego pragnienia, wypływa z tego, co robi Duch Święty, a jest zapisane w tych słowach, w tym piśmie. Więc w dziejach apostolskich pierwszy rozdział w wersetach 4-5 możemy przeczytać, że w czasie jednego z takich wspólnych spotkań Jezus zarządził. Jezus jako w domyśle. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem,
że Jan wprawdzie chrzcił was w wodzie, wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Więc Jezus zapowiedział coś, co miało się wydarzyć. On z uczniami chodził przez 3 lata, opowiadał, zwiastował, uczył, pokazywał. Był wypełniony Duchem Świętym, był cudownie namaszczony, ale tak naprawdę doprowadził uczniów do miejsca, w którym musiał przerwać swoją posługę, idąc do nieba i powiedział, zostańcie w tym miejscu, aż przyjdzie Duch Święty, dlatego że idę do nieba i ja go poślę. Po to, aby Duch Święty wyposażył Kościół. Po co Kościół ma być wyposażony? Może ktoś powie, no ale przecież nawróciłem się, jest mi tak dobrze, znam Jezusa, może to wystarczy. Ale chcę powiedzieć każdemu z was, tutaj jak jesteśmy sobie, ale też i każdemu, kto być może to będzie słuchał, że Kościół nie jest powołany tylko do tego, żeby być zbawiony. To jest nadrzędny cel, ale Kościół jest też powołany do tego, aby tu i teraz na ziemi budować Boże Królestwo. I Jezus nie zostawił Kościoła, Duch Święty nie zostawił Kościoła, który nie jest do tego przygotowany, którego zadanie by przerastało. W liście do Efezjan, 3 rozdział, 10-11, Paweł pisze takie słowa. O co chodzi? Chodzi o to, aby teraz zwierzchności i władze na wysokościach nieba mogły poznać przez Kościół. Kiedy? Teraz. Teraz Kościół ma wykonywać tę rolę. Mogły poznać przez Kościół wszechstronną mądrość Boga, zgodnie z powziętym wcześniej planem wieków. Czyli Kościół ma reprezentować, ma zwiastować, ma ogłaszać, ma proklamować Boże Królestwo, żeby wszystkie zwierzchności na niebie to mogły słyszeć. Oczywiście Kościół ma głosić Ewangelię, ma zwiastować ludziom, ma doprowadzać ludzi do zbawienia, ma też doprowadzać do wzrostu ludzi, ma budować królestwo. To jest bardzo szeroki temat. Więc Jezus i Duch Święty, kiedy myśleli o roli Kościoła, to myśleli o Kościele, który jest przygotowany do tej roli. Co mówi Paweł, kiedy Paweł pisze do listu Rzymian w 15 rozdziale i on opisuje swoją służbę, bo wiemy już, jaki jest zamysł ducha, jaki jest zamysł Kościoła. Ale Paweł w liście do Rzymian w 15 rozdziale, 18-19 werset, pisze o swojej służbie, w jaki sposób on prowadził służbę. A wiemy, że służba Pawła była niesamowita. On zewangelizował w zasadzie cały dostępny albo prawie cały dostępny ówczesny świat, czyli w Królestwie Rzymskim, w Cesarstwie Rzymskim, od dzisiejszej Turcji, Grecji, Dalmacji, Bliskiego Wschodu, Rzymu. Wiemy, że nawet wybierał się do Hiszpanii, nie dotarł z tego, co jest napisane, ale zewangelizował jako jedna osoba. Jako jedna osoba. Dzisiaj czasami do ewangelizacji powołujemy całe sztaby. Oczywiście Paweł miał swoich współpracowników, ale on jako zwiastujący, jako usługujący, jako ten namaszczony do zakładania kościołów, jako jedna osoba zewangelizował pół świata. Co on o tym mówi? I czytamy w liście do Rzymian. I choć nie odważę się mówić o niczym innym, mogę powiedzieć o tym, czego Chrystus dokonał przeze mnie. Czego Chrystus dokonał przeze mnie? Jest świadomy, że nie dokonał tego Paweł jako cielesna osoba, ale dokonał tego Paweł jako duchowa osoba. Co to znaczy? Że Chrystus dokonał przez ręce Pawła. Chrystus dokonał przeze mnie, by doprowadzić pogan do posłuszeństwa słowem albo czynem w mocy znaków i cudów oraz w mocy Ducha Bożego. W ten właśnie sposób, nie w inny, w ten właśnie sposób rozgłosiłem Chrystusową dobrą nowinę, począwszy od Jerozolimy, jej okolic, aż po Lirię. Chrystus przez Pawła, za pomocą znaków i cudów, w mocy Ducha Bożego rozgłosił dobrą nowinę. To jest dla mnie taki najprostszy, najkrótszy sposób na ewangelizację świata, na służbę, na to, co Kościół dzisiaj powinien robić. Dlaczego czasami ludzie, czy w Kościele, ja nie mówię tutaj teraz, dobrze mnie zrozumcie, do was bezpośrednio, ale o sytuacji chrześcijaństwa świata. Dlaczego ludzie tak często, chrześcijanie, uciekają od chrztu Duchem Świętym? Dlaczego
mają na bakier z darami Ducha Świętego? Dlaczego języki są takim kontrowersyjnym wobec tego znakiem? Ja myślę, że to jest rola szatana, żeby osłabić Kościół. Kiedy, tak jak powiedzieliśmy już na początku, Jezus nie zostawił innego wzorca. Duch Święty nie zostawił innego wzorca dla Kościoła niż to, że powinniśmy być w Nim przyobleczeni, w Nim wyposażeni i w Nim sprawować tą posługę poprzez znaki i cuda. Nie z własnej mocy, ale Chrystus w nas, nadzieja chwały. Dziś w Kościele szatan poświęca dużo czasu, żeby wprowadzić zamęt, żeby wprowadzić niezrozumienie, czy wręcz ignorancję, żeby zablokować nadnaturalne dary Ducha Świętego. Dlaczego? Dlatego, że on wie, że taki Kościół, który jest przyobleczony mocą, który jest wyposażony w dary Ducha Świętego, jest nie do zatrzymania przez szatana. Dziś w Kościele na ten temat jest tyle właśnie zamieszania, sceptycyzmu, kiedy mówi się o darach Ducha Świętego, kiedy mówi się o chrzcie w Duchu Świętym, kiedy mówi się o darze języka, a wręcz są całe denominacje, które pomijają ten temat i nie moją rolą jest ocenienia innych, ale nie możemy pomijać tego tematu, nie możemy przystępować do służby, nie możemy funkcjonować jako Kościół, brać się do budowania Bożego Królestwa, jeżeli nie przyjmiemy punktu widzenia Jezusa, Jego pragnienia i też Jego zaleceń, które On dla swojego Kościoła zostawił. Czytając Dzieje Apostolskie, widzimy prawie za każdym razem, jak ludzie przeżywają chrzest Duchem Świętym i kiedy ewangelista Łukasz w Dziejach Apostolskich opisuje wszystkie te miejsca, kiedy apostołowie się modlą, uczniowie się modlą, ludzie przyjmują chrzest Duchem Świętym, zazwyczaj, prawie bez wyjątku, towarzyszy temu jakiś znak. Jest to znak mówienia językami. I możemy mieć naprawdę jakiś, nie chciałbym tu użyć znowu złego słowa, ale możemy tutaj mieć jakiś poziom ignorancji, nie myśleć o tym, nie przyjmować tego do wiadomości, ale kiedy zaczynamy analizować wszystkie miejsca chrztu w Duchu Świętym, to występował znak, który dawał apostołom pewność, że ten chrzest następował. I to był znak widoczny dla innych, to był znak zewnętrzny. W bardzo wielu miejscach pisze o tym, że było to mówienie językami. W Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, 44 werset, od 44 wersetu przeczytam fragment mówiący o tym. Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, a Duch Święty już stąpił na wszystkich słuchających jego mowy. Zaskoczyło to tych wszystkich wierzących, którzy należeli do obrzezanych i przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami, wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr, czy ktoś może odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my. Skąd Piotr wiedział, że ci poganie zostali ochrzczeni Duchem Świętym? Oni zaczynali mówić językami. I to jest coś, co charakteryzuje Kościół, który jest wyposażony mocą Ducha Świętego. To jest coś, co powinniśmy też pielęgnować w naszym życiu, dlatego że jest to pewien rodzaj, przejdziemy jeszcze do charakterystyki, daru wiary, kiedy przyjmujemy, być może nawet nie rozumiejąc, jak on funkcjonuje, po co on funkcjonuje, ale przyjmujemy go jako tego, który został ofiarowany przez dawcę. A wiemy, że Duch Święty jest dawcą. On przyniósł dobre dary dla swojego Kościoła. Więc mówienie językami stanowiło świadectwo zewnętrzne chrztu w Duchu Świętym. Tak było przez całe Dzieje Apostolskie. I dzisiaj trudno, żebyśmy mogli uciekać od tej reguły, czy od tej charakteryzacji. Musimy opierać się na słowo. Deklaracja obdarowanego, że przeżył chrzest Duchem Świętym, była niewystarczająca. Oni patrzyli, co się dzieje z tymi ludźmi. Kiedy wkładali ręce, kiedy modlili się, kiedy wzywali Ducha Świętego, aby stąpił, aby ich wypełnił, to patrzyli się na zewnętrzne reakcje. Co więcej, sam język
który zstępował na wierzącego, nie pozostawał jedynie jakąś formą takiego stempla. To nie była pieczątka, ten jest, tamten nie jest. Bóg w swojej cudownej mądrości dał taki dar, który upoważnia nas, udrażnia nas do bardzo głębokiej, osobistej i subtelnej łączności z Nim poprzez Ducha Świętego, który jest w nas. On wiedział, że Duch Święty, który zamieszkał w momencie nowonarodzenia, zamieszkuje w ciele, które jeszcze ma duszę swoją, ma swoje przyzwyczajenia. I czasami jest tak, że nasz rozum jest większą przeszkodą w łączności z Bogiem w modlitwie, dlatego że wszystko chce analizować, wszystko chce przetrawiać. Potrzebujemy czegoś, daru Ducha Świętego, języków, które mogą bezpośrednio z Bogiem rozmawiać. A tych funkcji, tych przymiotów złączonych z darem Ducha Świętego, którym są języki, jest dużo, dużo więcej. W czasie chrztu Bóg uwalnia cudowną komunikację wewnątrz naszej osoby. Komunikacja, która jest jednym, nie jedynym, ale jednym ze sposobów porozumiewania się wierzącego z Bogiem, ale jedyną, która wyłącza nasz mózg i nasz rozum. Nie musimy o tym myśleć, nie musimy się nad tym zastanawiać. Kiedy zaczynamy mówić językami, to zaczyna samo płynąć. Czytałem niedawno takie badania amerykańskich naukowców, którzy badali ludzi, którzy modlą się językami i którzy się modlą normalnie. Badali na zasadzie fal radiowych, aktywności mózgu, które są płaty czołowe, które są odpowiedzialne, które są aktywne w czasie modlitwy. I wyszła dziwna rzecz, że kiedy człowiek modli się w zrozumieniu, kiedy modli się normalnie, tak jak słowami często się modlimy, to aktywność jest dość widoczna dla urządzeń oczywiście elektronicznych. Fale radiowe, fale, które tam przemieszczają, są łatwe do zarejestrowania. Natomiast przechodząc na modlitwę językami, te fale zanikają. Po prostu mózg się wyłącza. Zaczyna żyć duch, który jest w nas. On nie potrzebuje naszego mózgu, on nie potrzebuje zgromadzonych wiadomości, on nie potrzebuje zasobu słownictwa, wiedzy, elokwencji, czegokolwiek. Więc cieszmy się, że Bóg daje takie rzeczy, bo to są rzeczy dla nas nadnaturalne, tak jak Kościół jest rzeczą nadnaturalną. Więc cieszę się, że dzisiejsze też uwielbienie i cały ten czas, który mogliśmy poświęcić przed tym nabożeństwem na chwalenie i wywyższanie i modlitwę do Boga, mógł być też także i w tym duchowym klimacie. Jeśli języki, które są darem Ducha Świętego i wypływają z nas, określimy, że są to zdroje wody żywej, które wypływają, to w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, mamy pozostałe zdroje, które mogą być i są darem Ducha Świętego podczas chrztu. Więc możemy przeczytać to o tym w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział. To jest dłuższy fragment, ale musimy go przeczytać w całości, żeby nie zgubić kontekstu. Od 4 wersetu do 11. On mówi o darach Ducha Świętego i Paweł bardzo tam szczegółowo wymienia i opisuje. Dlaczego, albo to przejdziemy jeszcze później, co do samego zboru i kościoła w Koryncie. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Tutaj mała dygresja. Zauważcie, Duch, Pan i Bóg. Cała Trójca jest zaangażowana w wyposażanie, namaszczanie wierzącego człowieka do posługi, do tego przekazywania całego dziedzictwa, które Duch Święty ze sobą przyniósł. I Duch, i Pan, i Bóg. Bez wyjątku.
który dla wspólnej korzyści, który sprawia wszystko dla wszystkich. W każdym zaś dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się duch. Jeden za jego pośrednictwem otrzymuje słowo mądrości, drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jednemu duch daje wiarę, drugiemu ten sam duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo, jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć? Wszystko to sprawia jeden i ten sam duch, darząc każdą osobę tak, jak chce. Różne dary, ale duch i Pan i Bóg ten sam. Po co? Dla wyposażenia wierzącego. Dla wyposażenia ciebie i mnie dzisiaj. To nie były dary, które były tylko dane na początku Kościoła. To nie były tylko dary do pierwszych apostołów. To są dary, które są dostępne tu i teraz, dzisiaj, ze względu na potrzebę budowania Bożego Królestwa. W innym miejscu jest tam cudowne takie słowo, bardzo proste. Bóg umieścił w Kościele i są wymienione apostołów, tak dalej, i dary. Bóg umieścił w Kościele. Niech ręka broni Boża tego, kto chce to zabrać z Kościoła z powrotem, dlatego że to Bóg umieścił. I to słowo mnie bardzo głęboko dotyka, dlatego że Bóg to umieścił. Czasami człowiek lubi manipulować, coś chce poprawić, coś mu się wydaje, że będzie łatwiejsze, a nie będziemy wchodzić w konflikty, a może dla jakiejś tam poprawności polityczno-chrześcijańskiej nie będziemy tego dotykać. Może nie będziemy o tym mówić, ale to Bóg umieścił w Kościele. Jeżeli wyjmiemy to z tego Kościoła, to już nie będzie Boży rodzaj Kościoła. To będzie Boży rodzaj Kościoła, który został poprawiony przez człowieka. A ja bym w takim Kościele nie chciał funkcjonować. Więc różne dary, Pan ten sam, Bóg ten sam, dla wyposażenia wierzącego. Paweł przedstawia tutaj 9 darów. Ja nie będę ich z powrotem czytał, jeszcze do nich wrócimy, ale przedstawia 9 darów. Z lektury Pisma Świętego wiemy, że w innych miejscach tych darów jest jeszcze więcej, dlatego że Duch Święty jest naprawdę duchem obfitości. On w różnym miejscu potrzebuje różną posługę. Dla każdej posługi przygotował namaszczenie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Bóg powołuje człowieka do jakiejś służby, to nie pozostawia go bez wyposażenia. Tak samo jak Kościół wyposażył, to co mówiłem na początku, jak Kościół wyposażył do swojej roli, aby mógł być twórczy, kreatywny i przede wszystkim zwycięski, tak samo i każdy chrześcijanin, każdy powołany do służby zostaje wyposażony. Dlatego, ale tutaj mamy te podstawowe dary, więc na użytek tego dzisiejszego zwiastowania będziemy mówili o tych 9 darach. Ale tak, żebyście wiedzieli, że i pewnie znacie, że tych darów jest jeszcze trochę więcej. Paweł napisał w pierwszym liście też do Koryntian. Czasami to jest poruszane przez przeciwników w 13 rozdziale 8-10 werset, że języki proroctwa oraz wiedza się skończą. Więc niektórzy używają argumenty, no skoro to się skończy, to nie przywiązujmy do tego jakiejś specjalnej wagi. No skoro to się skończy, to widocznie miało to być na jakiś czas, a może już się skończyło. Ale chcę powiedzieć, że tu jest napisane, kiedy nadejdzie czas doskonałości. To znaczy, kiedy się to skończy, kiedy przyjdzie Pan Jezus po swój Kościół. Tam w niebie już nie będziemy potrzebowali języków, tam nie będziemy już potrzebowali proroctwa, tam nie będziemy już potrzebowali wiedzy. Dlaczego? Dlatego, że będziemy już twarzą w twarz. Tam poznamy tak, jak jesteśmy teraz poznani. Języki, proroctwa, wiedza, tak, skończą się, ale kiedy? Wtedy, kiedy Kościół zostanie zabrany. Ale do tego czasu one są niezbędne do funkcjonowania tutaj na ziemi. Bez tego Kościół nie da rady. Dlaczego języki się skończą? Bo wiadomo, że będziemy mieli cudowną społeczność. Ciekawostką, może nie ciekawostką, ale faktem, który dobrze jest pamiętać, że jedna osoba na kartach Biblii Nowego Testamentu nie mówiła językami.
Wiecie, która? Głośniej? Jezus, tak. Jezus nie mówił językami. Ale dlaczego Jezus nie mówił językami? Dlatego, że był Bogiem. On miał cudowną, bezpośrednią społeczność z Panem. Ale on był Bogiem. Dlatego mógł w cudowny sposób komunikować się z Ojcem. Nie miał ograniczeń w rozumowaniu, nie miał ograniczeń w ciele. Ale każdy apostoł, każdy następny, wszyscy mówili językami. Wszyscy autorzy Nowego Testamentu. Wszyscy autorzy Nowego Testamentu. Dlaczego, skąd to wiemy? Dlatego, że oni byli w sali pięćdziesiątnicy. Był tam Mateusz, był tam Jan, nie było tam Łukasza, ale Łukasz pisał Dzieje Apostolskie, gdzie opisywał wszystkie chrzty w Duchu Świętym. Więc trudno założyć, że ktoś, kto opisuje wszystkie przykłady chrztu w Duchu Świętym, sam nie jest ochrzczony. No i nie był tam Paweł, oczywiście, bo Paweł nawrócił się później. Ale co Paweł mówi sam o sobie? Że więcej mówię językami niż wy wszyscy. Więc musimy przyjąć na podstawie analizy słowa, że wszyscy autorzy Nowego Testamentu mówili językami. Amen. Ciekawą taką rzeczą jest, kiedy analizujemy tutaj dary Ducha Świętego zapisane w pierwszym liście do Koryntian, a wiecie, że one są opisane w 12 i w 14 rozdziale i one są bardzo szczegółowo tam zanalizowane, że w środek jest włożony rozdział, który jak gdyby nie pasuje do tego, 13 rozdział mówiący o miłości. A miłość nie jest darem Ducha Świętego, jest owocem. Dlaczego tak się stało? Moje przekonanie jest takie, że Paweł, kiedy pisał list do Koryntian, chciał położyć mocny nacisk na równowagę pomiędzy darami a owocem. Dlatego, że są takie tendencje w różnych miejscach chrześcijańskich, że przeakcentowuje się jedno kosztem drugiego. Niektórzy tak bardzo kochają owoce, że uważają, że one załatwiają całą sprawę i nie wspominają albo marginalnie wspominają o darach Ducha Świętego. Są miejsca, gdzie znowu dary Ducha Świętego są bardzo mocno podniesione, a o owocach mówi się relatywnie rzadko. Dla mnie osobiście, możecie to się zgodzić lub nie, to, że ten 13 rozdział jest sadzony w sam środek tych darów, jest pretekstem do tego, żeby podkreślić, że owoc i dar Ducha Świętego dla wierzącego jest równie ważny. 9 darów i 9 owoców. Owoce, wszystkie owoce mamy zapisane w liście do Galacjan, nie będziemy ich tutaj czytać, ale miłość, która jest tam opisana, jest takim reprezentatywnym owocem i ona jest wsadzona w sam środek darów Ducha Świętego. Więc w moim przekonaniu, w moim zrozumieniu, człowiek, który reprezentuje Boży zamysł funkcjonowania tutaj na ziemi, musi tak samo jak funkcjonuje w darach, tak samo funkcjonować w owocach. Jaka jest różnica? To jest oczywiste, ale podkreślę to, że dar jest darem. Na dar się nie zasługuje. Dar się dostaje. Bóg daje dary ludziom wierzącym, ale owoc musimy pielęgnować. I jeżeli chcemy... Ja jestem daleki do tego, żeby się zabierać za ocenę chrześcijan, ale jeżeli już chcielibyśmy kogoś oceniać, to oceniajmy po owocach, dlatego że one wymagają pracy, wymagają trudu, wymagają krzyżowania swojego ja każdy dzień. A dar to jest dar. Wielu krytyków darów Ducha Świętego podkreśla fakt, ale tam życie tego brata, który modli się na językach, wcale nie było takie święte. Ale ten, który tam bardzo był charyzmatyczny, to on tam w życiu zrobił to i to i to. I niestety z przykrością muszę powiedzieć, że często się to zdarza. Ale nie, my jako ludzie wierzący, dojrzale wierzący, musimy rozróżniać, że dar jest darem, a nie świadczy o wzroście duchowym danej osoby. I nie może nas na przykład zrażać to, że ktoś, kto mówi językami, no czasami ma w swoim życiu brak takiego transparentyzmu, brak świadectwa swojego życia. To jest przykre, to jest naganne. Czasami gdzieś widziałem w życiu takie przypadki. Ale to nie jest powód do tego, żeby uciekać od darów, ale wręcz, żebyśmy i dar, i owoc Ducha pielęgnowali, żebyśmy światu i
tak jak przeczytaliśmy na samym początku, wszystkim zwierzchnościom niebieskim pokazywali człowieka wypełnionego Duchem Świętym, działającym zgodnie z zamysłem, który Jezus zostawił dla Kościoła i który Duch Święty zostawił dla Kościoła. Takim ładnym, cudownym obrazem jest obraz zapisany w Księdze Izajasza, 40 rozdział, który właśnie pokazuje tą równowagę, może w sposób taki trochę poetycki, ale myślę, że zgodzicie się z tym. To jest Księga Izajasza, 40 rozdział, od 29 możemy przeczytać. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły. Biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód, czyli są ofensywni i nie są zmęczeni. Dlaczego ten obraz orła? Dlatego, że orzeł w swoich skrzydłach ma 9 lotek. W prawym skrzydle i 9 lotek w lewym skrzydle. Jeżeli chcecie przyjąć ten poetycki obraz, to chrześcijanin, który ma 9 darów Ducha Świętego i 9 owoców, będzie się tylko wzbijał w siłę, będzie nie tracił tchu, będzie podążał naprzód. Myślę, że Izajasz w proroczy sposób pokazywał taki obraz zwycięskiego, posilanego w nadnaturalny sposób chrześcijanina. Ja to czytając te słowa widzę. Więc przejdźmy teraz już może do samej charakterystyki daru języków. Co osiągamy używając danych nam darów, a szczególnie daru, a w zasadzie daru językami przez Ducha Świętego? Przede wszystkim języki oznaczają rozmowę z Bogiem. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 2 werset. Bo kto mówi nieznanym językiem, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. Nikt go nie rozumie, a on pod wpływem ducha wypowiada rzeczy, które pozostają tajemnicą. Więc czytamy pierwszą taką charakterystykę. Zwracamy się nie do ludzi, lecz do Boga. Zasadniczym faktem w tym zdaniu jest to, że nie rozumiem, co mówię, ale wiem, z kim rozmawiam. I to stawia mnie już w pozycji, która jest pozycją przed tronem, przed majestatem. Nie rozumiem, co mówię, ale wiem, z kim rozmawiam. Dlatego, że ten werset mówi, zwraca się nie do ludzi, lecz do Boga. W drugim zdaniu pisze, nikt go nie rozumie. Języki są tajemnicą. Nikt bowiem nie rozumie poza Duchem Świętym, co wypowiadamy. Dlaczego? Dlatego, że rozumując, powiedziałem te słowa już wcześniej, dlatego, że rozumując, często nasz umysł staje się przeszkodą. Dlatego, że umysł czerpie z tego, czym został zaprogramowany. Z pewnych doświadczeń, z tego, co został nauczony, z tego, co przeczytał, być może oglądał. Każdy ma zbiór swoich wiadomości. To tak trochę jak z komputerem. Co tam włożymy, tak ten komputer będzie, w to będzie zaopatrzony. Tak? Jak włożymy dobre informacje, to będą dobre informacje, włożymy złe. Umysł jest takim miejscem, gdzie jest zbiór informacji od wczesnych lat naszego życia i on jest cały czas korygowany, ale posiada to, co zostało tam załadowane. Duch Święty mówi z przepływu z Boga. Duch Święty mówi z przepływu z Boga, więc jest to dla człowieka tajemnicą. W duchowych sprawach umysł jest przeszkodą, a nie pomocą. Dalej, języki są dla osobistego zbudowania. Dwa wersety dalej mamy Koryntian 14:4. Który mówi w ten sposób, kto mówi językiem, buduje sam siebie. To nie jest egoizm. Buduje sam siebie, to nie jest egoizm. My odpowiadamy za duchowy wzrost. Mamy wszelkie narzędzia do tego, mamy słowo, mamy obecność Ducha Świętego po to, żeby wzrastać. Budowanie to jest kładzenie fundamentów. Modlitwa w językiem kładzie fundament duchowy pod to, co bierzemy w zrozumieniu. Żeby ściana była prosta, wymurowana, my potrzebujemy solidnego fundamentu. Jeżeli na krzywym fundamencie będziemy budować, to
ta ściana zawsze będzie krzywa. A modlitwa w duchu, która mówi, że budujemy sam siebie, jest takim zadatkiem ducha, który otrzymujemy, który aplikujemy do tej modlitwy. Kiedyś w rozmowie z przyjacielem, znajomym, który właśnie relacjonował rozmowę z innym człowiekiem, sceptykiem do darów duchowych, przekonywał go w ten sposób, że jest to najmniejszy, ten sceptyk go przejmował, no ale po co tyle zachodu, skoro jest to najmniejszy dar z wszystkich, które wymienia Biblia. Ja się z tym zgadzam, może to nie jest największy, to jest dar pierwszy, ale odpowiedź była taka, skoro to jest najmniejszy dar, to dlaczego by od niego nie zacząć? To jest najprostszy dar, więc zacznijmy od niego. To jest oczywiście uwaga dla sceptyków. Jeżeli to jest najmniejszy dar, to nie odrzucajmy go, idźmy przez najmniejsze po te większe, bo potrzebujemy wszystkich, tak? Ale to tylko była taka uwaga na marginesie. Budując się, przychodzi dla nas moc i siła z Ducha Świętego. Rozładowujemy się jak akumulator. Każdy z nas funkcjonując, to tak trochę jak mamy, większość z nas jeździ samochodami i zostawilibyśmy samochód na jakichś światłach na noc, rano przychodzimy, akumulator rozładowany. Trochę funkcjonowanie człowieka, chrześcijanina tak trochę też wygląda. My się eksploatujemy, my robimy różne czynności, energia z nas duchowa też uchodzi. Potrzebujemy na nowo załadowania. Dlatego ta modlitwa z językami to jest tak, jakby podłączyć ten akumulator z powrotem do prądu. Ja mówię to też z takiego osobistego doświadczenia, bo jak w piątki mamy modlitwę, a dużo się modlimy na językach, w piątek dużo śpiewamy, uwielbiamy na językach na tym spotkaniu, to przyznam się wam, że w piątek po całym tygodniu pracy, stresu, w zabieganiu po prostu idę, jakbym na tą modlitwę ważył dwie tony. Po prostu tak ciężko, że ledwo dochodzę. Ale wracam o godzinie 22 jak aniołek. Jestem tak naładowany i tak rozradowany i tak zrelaksowany wręcz fizycznie, że jeszcze przez 2-3 godziny nie mogę zasnąć. A gdybym ten stan opisał przed modlitwą, no to był stan taki, który już był kompletnie wyeksploatowany. Modlitwa w duchu ładuje nasze akumulatory. List Judy, 20 werset mówi tak. Ale wy, kochani, budujcie się w swej najświętszej wierze. Módlcie się w Duchu Świętym. Języki budują naszą wiarę. Nie tylko budują nas jak gdyby w całości, ale budują naszą wiarę. Dlaczego budują naszą wiarę? Dlatego, że akceptując to, co się dzieje, musimy przyłożyć do tego wiarę. Rośnie nasza wiara, dlatego że mówienie, wypowiadanie słów to jest wprowadzenie wiary w czyn. My musimy zdecydować i podjąć decyzję, że się modlimy na językach. Musimy zgodzić się z tym, że ona się zaczyna. Możemy też się nie zgodzić, możemy to zablokować, możemy to stłamsić w sobie. Ale kiedy podejmujemy decyzję, że modlimy się na językach, przykładamy do tego wiarę, że to jest modlitwa z Ducha Świętego. To jest wprowadzanie pewnej prawdy teologicznej, którą możemy tu wyczytać, w czyn. To jest wiara w działaniu. A każda wiara w działaniu powoduje to, że nasze mięśnie modlitewne, to tak jak na siłowni, im bardziej będziemy ćwiczyć, tym będą one rosły. Im więcej wiary wprowadzamy w czyn, tym bardziej mięśnie duchowe nasze mogą rosnąć. To nie jest wiara teoretyczna, przeczytałem, ciekawe, fajne, ale to jest wiara, która to, co przeczytałem, bierze i wprowadza w czyn. Języki są też śpiewem w duchu. I tutaj Koryntian, pierwszy list do Koryntian 14:15. Jak to rozwiąże? Będę modlił się duchem, ale skorzystam też w modlitwie z rozumu. Będę śpiewał duchem,
lecz przy śpiewie wykorzystam też rozum. Ja wierzę, że to jest dokładnie to, co tutaj robiliśmy przed nabożeństwem. Śpiewaliśmy, przechodziliśmy na języki, z powrotem wracaliśmy do tekstu. I to jest najpiękniejsza forma uwielbienia, którą możemy przeczytać, uwielbienia takiego werbalnego, o której możemy przeczytać na kartach pism Nowego Testamentu. Paweł to potwierdza, że będę modlił się duchem, skorzystam też w modlitwie z rozumu. Będę śpiewał duchem, ale przy śpiewie wykorzystam też rozum. Jest tutaj miejsce decyzji. Kiedy modlisz się duchem, kiedy modlisz się w zrozumieniu. Kiedy śpiewasz duchem, kiedy śpiewasz w zrozumieniu. W innym miejscu jest napisane, że duchy prorocze są posłuszne, podporządkowane prorokom. Co to znaczy? To znaczy, że duch cię nie zniewoli. To nie jest tak, że możesz się bać, że duch cię pociągnie i ty, nie wiem, znajdziesz się w jakiejś śmiesznej sytuacji. To ty decydujesz, kiedy zaczynasz i ty decydujesz, kiedy skończysz. I ty decydujesz, czy w ogóle rozpoczniesz, czy to przyjmiesz, czy powiesz, że to nie był ciekawy temat dla mnie. Czy śpiewamy, czy modlimy się w duchu, to efekt jest taki sam. Językami można mówić i można śpiewać w duchu. Msza, taki przykład mi przyszedł, że jak pewnie słyszeliście, czy kiedyś byliście w kościele historycznym jakimkolwiek, że czasami kapłan czy prowadzący ksiądz wyśpiewuje pewne frazy, tak, w liturgii. Ja to pamiętam sprzed wielu lat. Wyśpiewuje pewne frazy, one są w zrozumieniu, oczywiście napisane na kartce. Zauważcie, że to jest pozostałość po językach w duchu we wczesnym kościele chrześcijańskim. Nie ma potrzeby, jak gdyby, jeżeli część jest czytana, a część jest wyśpiewywana. To jest coś, co było w oryginale i przez lata, przez wieki zostało zatracone i w związku z tym, żeby to odzyskać, a nie wracać z powrotem do... Użyto takiej formy śpiewania. Ja to mówię na własną odpowiedzialność, jeżeli chcecie to przyjąć, to przyjmijcie. Myślę, że właśnie taka historyczność właśnie tej frazy uwielbienia czy śpiewania gdzieś się tam zachował. Natomiast szkoda, że nie ona jest w oryginale, że to nie jest coś, co z ducha wypływa, tylko jest to już przerobione przez pewną ludzką mądrość. Więc uwielbienie w duchu, śpiewanie w duchu. Zwróćcie też uwagę na historię, kiedy Jezus spotkał Samarytankę. I on opowiada, że tam była rozmowa, gdzie Boga należy uwielbiać, czy na tej górze, a Jezus powiedział, przychodzi czas, kiedy uwielbienie będzie prowadzone w duchu i w prawdzie. I tam jest użyte jest dokładnie to samo słowo pneuma, czyli duchowe uwielbienie, które używa Paweł. Jezus zapowiada pewną formę uwielbienia, która jeszcze w tamtym czasie była zupełnie nieznana. On mówi nie tylko, że ona będzie, jak gdyby Duch Święty będzie inspiracją, ale że ona będzie miała właśnie formę duchową, że będzie modlitwą w duchu, będzie też śpiewem w duchu. Tak to możemy wyczytać z rozmowy z Samarytanką. Języki są modlitwą dziękczynienia. W dalszym ciągu 14 rozdział listu do Koryntian 16-17. I czytamy słowa tak. Bo jeśli błogosławisz w duchu, to w jaki sposób człowiek z tym nieobeznany potwierdzi twoje dziękczynienie swoim? Tak, niech się stanie. Przecież nie rozumie, co ty mówisz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się tym nie buduje. No i teraz mamy słowo, mamy werset i możemy zdecydować, w której części się odnajdziemy. Niektórzy mówią, no tak, ale drugi się tym nie buduje, więc nie będę tego robił. Ale myślę, że skierujmy się do poprzednich słów, gdzie jest napisane, ty wprawdzie pięknie dziękujesz. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz. Jest to piękny rodzaj dziękowania Bogu za to, co On dla nas zrobi, co On chce dla nas, jakie ma plany. Nie koncentrujmy się, że drugi się tym nie buduje, bo to jest jakiś tam fakt, ale to nie może nas zatrzymywać przed dziękczynieniem jeszcze określonym przez Pawła, że
piękne dziękczynienie dla Boga. Nie blokujmy tego dziękczynienia tylko z powodu słów, które są dalej napisane, że ale drugi się tym nie buduje. Dziękczynienie dla Boga, dziękczynienie od Ciebie, dziękczynienie ode mnie. Także warto też chwycić się tej prawdy i niech ona żyje w nas. Rzymian, list do Rzymian, 8 rozdział 26-27 mówi, że języki są wstawiennictwem. To jest bardzo, bardzo głęboka rzecz i myślę, że ważna dla każdego chrześcijanina, dla Kościoła szczególnie. Języki są wstawiennictwem. List do Rzymian mówi w ten sposób. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary Ducha, gdyż wstawia się on za świętymi zgodnie z myślą Boga. I to jest cudowne słowo, które mówi, że możemy modlić się zgodnie z myślą Boga. Ale śmiem wątpić, czy możemy się tak modlić w zrozumieniu. Duch Święty zna myśli Boga. Myślę, że w jakimś bardzo ograniczonym zakresie. Duch Święty zna myśli Boga. On może wykonać w tobie i we mnie pracę, aby się modlić zgodnie z tymi myślami. On wspiera nas. Co to znaczy? On nas wspiera. Bez Ducha nie damy rady. Bez Ducha nie wiemy o czym, o co się modlić. Oczywiście są rzeczy, kiedy wiemy o co się modlić i modlitwa zrozumienia jest wtedy jak najbardziej potrzebna. Wiemy o co się modlić. Jest intencja, modlimy się, prowadzący, lider, pastor podaje intencję, modlimy się o to, ale czasami nie wiemy jak się modlić. Czasami znamy, że wiemy, że jest sytuacja, ale po ludzku nie ma dobrych rozwiązań. Czasami jest sytuacja, no dobrze, no ale jeżeli rozwiązanie będzie z tej strony, to nie za dobrze, a z tej strony też nie za dobrze. Sami nie wiemy. Najczęstszym efektem jest wtedy, że zaniechamy tej modlitwy, bo nie wiemy, o co się modlić tak naprawdę. A rozwiązanie jest bardzo proste. Zacznij modlić się w duchu, zacznij modlić się na językach, a duch poprowadzi cię do rozwiązań, które są zgodne z myślą Boga. To będą rozwiązania często, które nam są nieznajome, które by nam do głowy nie przyszli. Wiele takich modlitw, przypominam sobie, kiedy się modliłem o coś i wiedziałem, Panie, ale po ludzku nie ma rozwiązania. I się okazywało, że przychodziło rozwiązanie ze strony takiej, której nigdy bym nie wymyślił. Otwierało się okno, które w ogóle nie widziałem, że ono tam jest, a zamykało się na przykład to, które było moją chęcią być może. Więc Duch Święty prowadzi nas do modlitwy takiej, która jest zgodna z myślą Boga, która wspiera nas w naszej słabości i Duch się wstawia. Są sytuacje takie, że wiele takich świadectw słyszałem, kiedy człowiek się budzi w nocy i czuje duchowe pobudzenie do modlitwy, ale nie wie, o co się modlić. Duch Święty go budzi do tego, żeby się zaczął modlić, żeby się zaczął wstawiać o sytuację, która nawet jest mu nieznana, która może się nawet i daleko wydarzać. Dlatego, że Bóg potrzebuje wstawienników w modlitwie. Jeżeli nie ma stawienników świadomych, którzy są na miejscu, którzy znają sytuację, bez problemu sobie z tym poradzi. Pobudzi ludzi, którzy są otwarci na duchową rzeczywistość po to, żeby się wstawiać właśnie w ten sposób. A duch już wie, za czym się wstawiać. I przychodziło po jakimś czasie rozwiązanie sprawy, że za jakiś czas, za parę dni, ktoś mówił świadectwo, słuchajcie, sytuacja, jechałem w samochodzie, była tragiczna, była noc, nie wiem, druga w nocy, wydarzyła się sytuacja, zdążyłem tylko zawołać Boga, do Boga. A ktoś mówi, no tak, ale ja nie spałem o drugiej nocy, obudziłem się. Duch mnie pobudzał do modlitwy, nie wiedziałem, o co się modlić. Zacząłem się modlić w językach, a potem zasnąłem. Nie wiem, co się stało. Ale przychodzi cudowna taka chwila, kiedy dowiadujemy się, co się wydarzyło za tą zasłoną, co było zasłonięte dla naszych oczu. Mamy ograniczoną cielesność, więc współpracujmy z duchem, bo duchowa rzeczywistość nie zna swoich ograniczeń.
Dar języków pomaga trzymać kontrolę także nad naszym fizycznym językiem. I tu chciałbym przeczytać list do Jakuba, 3 rozdział, wersety 8 do 9. I to opisują te słowa nasz fizyczny stan naszego języka. A jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionaśnego jadu. Sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi, stworzonych na Boże podobieństwo. To jest obraz, prawdziwy obraz niektórych ludzi. No, znamy, wiemy, że tak jest. Ale co się dzieje, kiedy używamy tego samego języka do modlitwy w Duchu Świętym? Nasz język zostaje namaszczony, nasze usta zostają namaszczone Bożą obecnością. Ja nie mówię, że to załatwia sprawę raz na zawsze, ale na pewno pomaga trzymać nasz fizyczny język pod większą kontrolą. Dlatego, że jest bojaźń wypowiadanych słów, jest bojaźń modlitwy i jest świadomość duchowej obecności w nas. I wierzę, że modląc się na językach, tak samo i fizyczna część języka człowieka doznaje z tego powodu posilenia. Wiele tych aspektów modlitwy na językach można by wymieniać. Ja jestem świadomy, że ja absolutnie nie poruszę wszystkich. Wymienię może jeszcze jeden, może jeszcze dwa. W Izajaszu 28 rozdział. Wrócimy jeszcze do Izajasza. 28 rozdział. Jest bardzo ciekawe też słowo prorocze, które zapisał Izajasz. To jest 28 rozdział 11-12. Owszem, przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi Pan do tego ludu. Ten, który im niegdyś powiedział, to odpoczynek. Pozwólcie odpocząć zmęczonemu. A także to jest wytchnienie. Lecz nie chcieli go posłuchać. To jest prorocza zapowiedź modlitwy w językach dla Bożego ludu. Przychodzi odpocznienie dla Twojego i mojego ciała. To jest też ta sytuacja, taki przykład, który mówiłem o tej piątkowej modlitwie. Kiedy wszelkie duchowe pobudzenia są nam łatwiej do przyjęcia, ale też jest pobudzenie i odświeżenie dla naszego ciała. Wracamy zrelaksowani, wracamy wypoczęci, wracamy w uniesieniu, które dotyka naszej fizyczności. Więc Izajasz pisze, że jest to odpoczynek dla naszego ciała. Pozwólcie odpocząć zmęczonemu. To jest wytchnienie. Jest decyzja, czy posłuchamy, czy nie. Tutaj jest napisane, lecz nie chcieli posłuchać. Więc odpoczynek i wytchnienie ciała także ma miejsce w modlitwie, w świadomej modlitwie, głębokiej modlitwie językami. Mogę jeszcze wspomnieć taki ciekawy przykład, że modlitwa w językach pozwala się jednoczyć różnym chrześcijanom. Kiedyś miałem taki przywilej, że znalazłem się w kościele w Kenii. Byłem tam na nabożeństwie, nabożeństwo trwało parę godzin. Był to cudowny czas, oczywiście nie rozumiałem tam ani słowa. Było 2000 ludzi zgromadzonych w jakichś takich warunkach, gdzie dzisiaj Kościół by się w Polsce na pewno nie chciał zgromadzić, ale było cudowne uwielbienie i w momencie, kiedy tych 2000 ludzi zaczęło się modlić na językach, kiedy ja dołączyłem do nich, to czułem się, jakbym był u siebie na nabożeństwie. Pomimo, że z samego wykładu, z samego kazania nie byłem w stanie wywnioskować zbyt wiele, modlitwa na językach zjednoczyła mnie w miejscu, gdzie kulturowo byłem kompletnie obcy, językowo byłem zupełnie obcy. Ludzie czasami spotykają się, mają różną dynamikę, mają różne doświadczenia, mają różne języki, mają różne kultury z różnych stron świata, ale w modlitwie w językach w ciągu 5 sekund są w stanie być duchowo jedno. To jest cudowna rzecz, że może nas to dotykać. To jest dla Bożego ludu, dla Bożej rodziny. Więc tych aspektów modlitwy na językach, widzicie, jest sporo. Myślę, że każdy, kto czyta, kto z otwartym sercem
studiuje, to będzie znajdował kolejne. Pytanie takie, które musimy sobie zadać na koniec, żeby jak gdyby ten obraz tych języków i przy chrzcie Duchu Świętym był kompletny, to dlaczego Paweł w liście do Koryntian w takim razie tak rygorystycznie wskazuje, albo żeby nie mówić na zgromadzeniach, albo nie używać bez tłumaczenia. Znacie te słowa, to są często zarzuty, które ludzie podnoszą. Więc żeby sprawę wyjaśnić w moim zrozumieniu, podzielę się tym, co myślę, musimy sięgnąć do tego, że zbór w Koryncie był specyficznym zborem, dlatego że to było miasto portowe, więc był to zbór pogański, świeży, założony przez Pawła, w którym dynamika działania darów duchowych była tak duża, a poziom nauczania nie dorastał jeszcze, poziom zwiastowanego słowa i nauczania tych ludzi nie dorastał jeszcze do tego, co się w duchu działo. Dlatego działy się tam przeróżne rzeczy. O tym możemy czytać na przykład przy Wieczerzy Pańskiej, gdzie Paweł mówi, jak nie powinna wyglądać, a wy się zgromadzacie w ten sposób i tam jeden obżarty, drugi pijany i tak dalej i prostuje sprawy. Więc ja w ten sposób odbieram list do Koryntian, tym bardziej, że pierwszy list do Koryntian nie jest pierwszym listem Pawła do Koryntian. Zaraz to wyjaśnię, bo być może masło maślane. W Biblii mamy napisane, że on nazywa się pierwszy list do Koryntian, tak? Ale w piątym wersecie, w piątym rozdziale, dziewiąty werset Paweł pisze, napisałem wam w poprzednim liście. Więc wiemy, że przed pierwszym listem do Koryntian był wcześniejszy. I tam była pewna korespondencja, gdzie Koryntianie pytali go, a jak to mamy rozumieć, a jak to mamy zrozumieć, a jak tak mamy się zachować. Paweł w pierwszym liście do Koryntian, który jest tak naprawdę odpowiedzią na wcześniejszą korespondencję, pisze tak, a co do darów duchowych, a co do takiej sprawy, a co do takiej sprawy. To są odpowiedzi na konkretne i w tym klimacie wyjaśnia im, że porządek nabożeństwa, a z tym mieli największe problemy, wygląda w ten sposób, że ma być wszystko w porządku, że ma być bez ekscesów, że jeżeli ktoś na nabożeństwie mówi językami, mówię o wykładzie, o mówieniu, o darze mówienia językami, to powinien ktoś wykładać, a jeżeli proroctwo, to ktoś powinien osądzać. I w tym kontekście musimy rozróżnić, że dar mówienia językami jest bardzo szeroki. W liście do Koryntian, tam wcześniej w charakterystyce tych darów czytaliśmy różne rodzaje języków. Nie jeden język, tylko różne rodzaje języków. I w to wchodzi też duchowe uwielbienie w duchu, modlitwa w duchu. I Paweł nie wypowiada się o modlitwie w duchu, on się nie wypowiada o śpiewie w duchu, on wypowiada się o darze, indywidualnym darze wierzącego, który znalazł się na konkretnym nabożeństwie. I w tym kontekście musimy te słowa przyjąć, bo jeżeli przyjmiemy to w innym, to będziemy musieli wylać dziecko z kąpielą, będziemy musieli usunąć języki w ogóle z kościoła, z nabożeństwa i zminimalizować ich oddziaływanie do komory modlitwy jednego wierzącego. A ja wierzę, że cały ten aspekt, o którym żeśmy dzisiaj mogli mówić, pokazuje nam, że języki są między innymi po to, żeby zbudować Kościół, żeby zbudować wierzących. Dla mnie największym takim przekonaniem jest to, że jeżeli ja modląc się na językach łączę się z niebem, to znaczy Duch Święty, który jest we mnie w czasie modlitwy na językach, łączy się z niebem, to powiedzcie mi, co będzie, jeżeli na nabożeństwie 200 ludzi połączy się z niebem. To ja bym chciał być na takim nabożeństwie. Rozumiecie mnie? Jeżeli jest to potencjał dla jednego wierzącego duchowej relacji w pionie, Duch Święty, Bóg przeze mnie, to jeżeli wszyscy na tym nabożeństwie w ten sposób będziemy się modlić i w ten sposób będziemy funkcjonować, to jak mocny, ekspansywny duchowo będzie to Kościół. Modlimy się o taki Kościół. Modlimy się o taki Kościół, żeby był odpowiedzią dla świata. Modlimy się o taki Kościół, żeby umiał zanieść
światu, dzisiejszemu światu, współczesnemu światu, Boże przesłanie, a Paweł mówi, że dokonał to w mocy znaków i cudów przy udziale Ducha Świętego, który działał przez niego. I właśnie o taki Kościół modlimy się i ja wierzę, że taki Kościół jest opisany na kartach Nowego Testamentu i o takim Kościele myślał Jezus, kiedy kazał uczniom zostać w pomieszczeniu, aż zostaną przyobleczeni w moc wysokości. Taki Kościół jest Bożą wizją i taki Kościół będzie zawsze zwycięski i nie będzie ulegał presji demonicznej, nie będzie ulegał presji tego świata, nie będzie ulegał wszystkim złym czynnikom, które próbują go stłamsić. A musimy o tym wiedzieć, że jeżeli Kościół się rozrasta, to demoniczne siły próbują go, zresztą dzieje się tego bardzo wiele na świecie. Nie chcę wchodzić w ten temat. Więc podsumuję to tylko słowami znowu apostoła Pawła z Koryntian 14:39. Gorąco pragnijcie prorokować i nie zabroniajcie mówić innymi językami. Niech Kościół się rozrasta. Amen.